Witam Państwa bardzo serdecznie przed kolejną premierą w naszym sezonie A to Polska właśnie. Bardzo jestem szczęśliwy, że tango Sławomira Mrożka po 42 latach wraca na tarnowską scenę, bo ostatnia, jedyna właściwie wcześniejsza realizacja w roku 77 w autorstwa pana Aleksandra Berlina miała miejsce, a w tym roku, w 65. jubileuszowym sezonie teatralnym, nasze zaproszenie przyjął pan Edward Wojtaszek, reżyser, tłumacz, wykładowca akademicki. Bardzo się cieszę, że tango i Mrożek po raz kolejny na tarnowskiej scenie się pojawiają. Jak mówię, tango po raz drugi, ale autor to już jest 14. realizacja na podstawie tekstów Sławomira Mrożka, którą realizujemy w Tarnowskim Teatrze. Oprócz wymienionego przeze mnie pana Edwarda Wojtaszka, odpowiadającego za reżyserię, a także opracowanie tekstu, przyczynili się do powstania tego spektaklu pani Weronika Karwowska, autorka scenografii i kostiumów. Wsparciem dla niej pani asystentka Zofia Jocek. Autorem muzyki jest pan Tomasz Bajerski, a autorem ruchu scenicznego pan Leszek Bzdyl. Za światło jego reżyserię odpowiada pani Karolina Gębska. Tak, wymieniłem wszystkich. W obsadzie aktorzy Tarnowskiego Teatru pani Matylda Baczyńska, pani Dominika Markuszewska, pani Ewa Sąsiadek oraz panowie Ireneusz Pastuszak, Mariusz Szafosz, Michał Wiśniewski, Filip Kowalczyk i wystarczy. Premiera w najbliższą sobotę, 11 maja o godzinie 19. Teraz zaprezentujemy Państwu fragment spektaklu. Ojciec ma rację, tam tego wszystkiego już nie ma. Czego? No tych więzów, okowów, skorup i tak dalej nie ma, niestety. Niestety? Nie masz pojęcia, jak wtedy wyglądało życie. Czy ty wiesz, ile trzeba było odwagi, żeby zatańczyć tango? Czy ty wiesz, że tylko nieliczne kobiety były upadłe? Że zachwycano się malarstwem naturalistycznym? Teatrem mieszczańskim? Mieszczański teatr. Ruchyda! A przy jedzeniu nie wolno było trzymać łupci na stole. My twardo wywalczyliśmy sobie te prawa. Jeżeli możesz robić sobie teraz z babcią co chcesz, to dzięki nam. Wydaje mi się, że to jest tak napisane. To było dla mnie odkrycie też po wielu latach, jak świetnie to jest napisane. I uważałem, że moim zadaniem jest służyć temu tekstowi, a nie na siłę uwspółcześniać. Więc po prostu zrobiliśmy to tak, jak to jest napisane, a jak myśmy sobie to wyobrazili. Po to walczyliśmy, żeby stworzyć tę swobodną przyszłość, którą ty teraz pogardzasz. No i coście stworzyli, ten burdel, gdzie nic nie funkcjonuje, bo wszystko dozwolone, gdzie nie ma ani zasad, ani wykroczeń? Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to, na co się ma ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia. Stomilu, mam. Ja już obliczyłam. To było w 1981. Co? No już zapomniałam. To sztuka aktualna jest również dziś? To jest na pewno do oceny przez publiczność, ale myśmy wyszli z założenia, że jest bardzo aktualna. To znaczy ona opisuje pewien proces, który się zdarza od zawsze. Po pierwsze wymiana pokoleń, po drugie przeciwstawienie pewnego myślenia o świecie w pokoleniach, a po trzecie pewne procesy historyczne, które zdarzają się zawsze. To znaczy zawsze jest tak, że jak jest ucisk, to jest walka o wolność. Jak wolność idzie za daleko, to ktoś będzie chciał zrobić z tym porządek. A jak się robi za duży porządek, to kończy się to siłą. I to się powtarza w historii świata na okrągło. Więc jakby refleksja na ten temat wydaje mi się zawsze aktualna. Nie jest prawo, to jest moralny przymus do niemoralności. Ty masz jakieś zmurszałe poglądy. Kiedy my byliśmy w twoim wieku, każdy konformizm uważaliśmy za hańbę. Tylko bunt miał dla nas jakąś wartość. O, jaką? Dynamiczną, czyli zawsze pozytywną, choćby negatywnie. Czy ty myślisz,
że byliśmy wyłącznie anarchistami. My byliśmy ruchem, procesem dziejowym. Bunt to opoka, na której postęp buduje kościół swój. Ja też się dziwię. Dlaczego akurat ty najmłodszy chcesz koniecznie mieć jakieś zasady? Zawsze bywało odwrotnie. Też mamy sytuację polityczną, kiedy są porządki, tak? To pani powiedziała, ale ja bym się zgodził. Tak, ja bym się zgodził. Oczywiście zawsze robienie porządku to jest takie małe ryzyko, bo przy okazji możemy wyrzucić coś, co by się jeszcze przydało. Tutaj, jak państwo widzą, startujemy z nieporządku. Bo ja wchodzę w życie. W jakie życie ja mam wejść? Ja muszę najpierw je stworzyć, żebym miał w co wejść. To ty nie chcesz być nowoczesny, ty, w twoim wieku? W tej waszej nowoczesności nawet babcia się zestarzała. Wy wszyscy starzejecie się w nowoczesności. Przepraszam, że się wtrącę. Te wszystkie zdobycze, na przykład prawo do noszenia krótkich spodni. Przewiew. Wójcio by się lepiej nie odzywał. Nie chciał pan jakoś na siłę uspółcześniać tej sztuki? Ale ona jest współczesna. Ja nie widzę powodu, żeby to robić na siłę. Zresztą to ciekawe pytanie. To znaczy, w tym, co pani widziała, widziała pani coś niewspółczesnego? No, takie dialogi takie są aktualne ciągle. My też możemy tak rozmawiać ze starszymi od nas. No właśnie. To znaczy, jeżeli pani ma na myśli uwspółcześnić w sensie, żeby przepisać tekst, to nie, to ja tego nie robię. Uważam, że jeżeli Sławomir Mrożek, naprawdę niezły dramatopisarz, wziął odpowiedzialność za słowo, no to ja mogę wziąć troszeczkę mniejszą, opracowując lekko ten tekst. Natomiast nie będę pisał na nowo. Ostatnio z moimi studentami zrobiłem takie ćwiczenie i jeden z moich studentów przepisał ten tekst na nowo i współcześnie. Wcale nie uważam, żeby to było lepsze. Myślę, że Mrożek wiedział, co robi. Poza tym, jak pracowaliśmy nad tym, to owszem, tu i ówdzie, gdzieś tam trochę zaokrąglaliśmy wypowiedzi, żeby one brzmiały bardziej współcześnie, bo niektórych zwrotów się nie używa. Natomiast on jest tak świetnie napisany, z taką pełną świadomością człowieka, który pisze dla sceny, że za tym tekstem idą intencje zachowania, sytuacje, motywacje. Nie ma powodu, żeby to naruszać. Czego ty właściwie chcesz? Tradycji, porządku świata. Tylko tyle. I prawa do buntu. No masz! No przecież ja cię cały czas namawiam. Buntuj się! Upadły ostatnie normy, przeciwko którym można się było jeszcze buntować. Dla mnie nie zostawiliście już nic. Nic! Brak norm stał się waszą normą, a ja mogę się buntować jedynie przeciwko wam. Czyli przeciwko waszemu rozpasaniu. Proszę cię bardzo, czy ja ci zabraniam? No, dalej, Arturku, pokaż im! Dobra, dziękuję bardzo.